Nie wiem, czy już tego nie czytałem. W tym odcinku, w którym przegrałem tą misję, bodajże, ale zrobię to jeszcze raz, w razie czego. Witam, zagrajmy dalej w Polanie. Jeżeli dobrze wytężysz wzrok, na horyzoncie zdołasz dostrzec majaczące zarysy górskich szczytów. To tam znajduje się twój ostateczny cel. Granitowa zapora Tatr, której nie pokona żaden przeciwnik. Tak zabezpieczone państwo stanie się niezdobytą twierdzą. Mówią, że cel uświęca środki. Mówią też, że dobrze łączyć przyjemne z pożytecznym. Natomiast zemsta jest rozkoszą bogów. Na pewno to już czytałem. I włączyły się opcje z jakiegoś dziwnego powodu? Na rozkaz. Tak, to jest ta misja, gdzie mamy dwóch drwali i nic poza tym. Także pierwsze, co zrobimy, to postawimy oborę. Na rozkaz, jak każesz. Nie pamiętam tylko, skąd oni przyszli. Każesz. Chyba gdzieś tam z dołu? Wtedy przeciwnicy, nie? Gdzie się znajduje? A nie, to na pewno nie z dołu. Z góry muszą przechodzić. Jak każesz. Co za tym idzie, zaraz wypuścimy krowy? Nie, ten budynek postawiłem, co trzeba. Powtórz wyprawę. Jeszcze raz. No, escape, spacja, lewy przysmyczki. Dobrze, przeszło w końcu. Co? Jak każesz. Na rozkaz. Jak każesz. Przynajmniej trzeba im oddać, że portrety, które są... Portrety, które są tutaj, przypominają te jednostki, które tutaj widać w grze, bo to nie w każdej grze tak jest, nie? Na rozkaz. Szczególnie w tych nowych, z jakiegoś powodu twórcy zaczęli umieszczać portrety, które nijak nie przypominają tych postaci, które istnieją w grze. Jak każesz. No to będę chyba największym tego przykładem był Wasteland 2, gdzie dodali mnóstwo różnych portretów. I nagle się skapnęli, że nie można zrobić tak samo wyglądających postaci jak te portrety w grze. A niektóre można, tak? I że jest to takie, taka nierówność tam występuje, nie? Że są takie portrety, które wyglądają jak postaci w grze i są takie, które za cholerę nie można odtworzyć w grze. Więc co zrobili? Te portrety, których w grze nie można było odtworzyć, z gry usunęli. Jak każesz. To chyba było jeszcze przed oficjalnym wydaniem gry, tak mi się wydaje, także teoretycznie nic złego się nie stało. Natomiast gra była w wczesnym dostępie bodajże. Dostałem przez pewien czas. W tym momencie już przegrałem, ponieważ wywołałem ich za szybko. Jak każesz. Także jeszcze raz musimy niestety powtórzyć wyprawę. No ale niemniej jednak trzeba tutaj zrobić eksplorację, ponieważ muszę wiedzieć, kiedy oni nadchodzą, tak? Przytrzymanie escape'a chyba na rozkaz. Tutaj jak skutkuje każesz, w pominięciu tych napisów. Jak każesz. Tak to wygląda, jakby gra po prostu co jakiś czas sprawdzała, czy jest przycisk wciśnięty i wtedy potwierdzała pominięcie napisów, nie? Nie tak, że wciskam i jest od razu wydarzenie w systemie. Tylko jest polling robiony. No ale to jest w sumie DOS. Chociaż pod DOSa nic nie programowałem nigdy, tak żeby nie, korzystać z czegoś poza biblioteką standardową oczywiście, C++a. Czy tam C? Także... Na rozkaz, jak każesz. O tym, jak się robiło pod DOSa gry, to niestety wiem mało. Dużo więcej wiem o Amidze. Jak każesz. Niemniej trochę terenu muszę tutaj odkryć, właśnie tak jak mówiłem, tak? Jak każesz. Film trwa już 5 minut, a ja nie mogę zacząć misji, kurde. No i tam później skończy się zgonem, także trzeba uważać. Może żeby tego nie powtarzać wszystkiego, to zapiszę sobie jeszcze od razu. LP, powiedzmy, a 20, niech będzie, że to początek filmu. Co? Jak każesz?
Jak każesz. Jeżeli wywołam tutaj przeciwników, to sobie wczytam jak po prostu, każesz. Nie? Jak każesz. Jak każesz. Jak każesz. Albo jeżeli nadejdą, nie wiem, tutaj z lewej czy skądś. Jak każesz. Jak każesz. Ja naprawdę nie pamiętam, skąd oni nadchodzą. Jak każesz. Dobrze, poczekajmy. Tam, tym drwalem. I dwie krowy powinny nam wystarczyć na razie. Musimy zainwestować już w chatę drwali koniecznie, ponieważ zaraz nam ten drwal zginie, a konieczny jest nam kolejny kozioł ofiarny, a ten drwal musi to przeżyć. Jak każesz. Jak każesz. Czekamy zatem na atak. Na rozkaz. Jeszcze nie ma. Obora, to nie interesuje mnie. Jeszcze jedna dostawa mleka musi być. Nic się w tej chwili nie dzieje. Pełna siedlanka. Polska kraina. Piękne słowiańskie klimaty. Lato, czy tam wiosna. Że gościu uchodzi bez rękawków, to chyba lato. Co? Jak każesz? Wszystkie mapy są zielone, nie? Nie było żadnego rozmaicenia tutaj. Poza tą, na przykład, wodą w poprzednim odcinku. Co? Do boju. A to bardziej ukształtowanie terenu niż pora roku. Dobrze, chyba będzie dobrze. Znaczy ten zginie, tak? Ale reszta się zatrzyma. Zatrzyma się pochód, który miał doprowadzić do mojej śmierci. Pochód Wiślan. Koniec budowy. Bardzo dobrze, że koniec budowy. Teraz musimy koniecznie poczekać na drugiego drwala. Po to, aby wystawić go jako kozła ofiarnego. Precz! Precz! Aż dwóch magów, nie? Precz! Precz! Ja w ogóle nie wiem, co to ma być. Precz! Wara! Precz! 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 Wara! Precz! 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 Co? Jest kolejny dwa. Dobra. Co? Jak każesz. Zatem nasz kozioł ofiarny będzie stał przy tej oto studni. Na rozkaz. Która nie jest częścią naszej zabudowy, a tylko zajmuje tutaj miejsce. Taki smaczek w grze. Co? Jak każesz. Jak każesz. A to jest nasz drwal budowniczy bez domu. Drwal bez domu. Taki najlepszy. Kolejna krowa. Najgorsze jest to, że w tej misji za bardzo nie ma jak budować palisady, więc chyba tutaj poprzestanę na wysyłanie kolejnych kozłów ofiarnych, co niestety będzie powodowało, że będę musiał bardzo aktywnie w to grać i pilnować się z wysyłaniem jednostek i przyspieszaniem czasu, nie? O to mi chodziło, że przyspieszanie czasu będzie tutaj musiało być z mojej strony ostrożne. Co? Jak każesz? No dobrze, wygraliśmy jedno życie, więc wygrajmy kolejne. Co? Jak każesz? Tutaj mogę chyba iść, tutaj jest miejsce leczące. Jak każesz? Jak każesz? Wara! A ten to co tutaj robi? Jak każesz. Na rozkaz. Jak każesz. Co? Jak każesz. Krowa musiała go sprowokować. I on tutaj stał na straży, nie? Co?
Już! Powinno się go udać zabić. Połączona siła trzech drwali powstrzyma każdy atak. Vara! Na rozkaz. Co? Na rozkaz, na rozkaz, na rozkaz, na rozkaz. Vara! Tylko, że z moich teraz wszyscy oberwali, a co za tym idzie, mogą nie być w stanie być kosłami ofiarnymi już w tej chwili, nie? Na rozkaz. Idziemy! Idziemy! Wracasz? Co? Idziemy! Vara! Do boju, jak każesz. Do boju, do boju. Stój. Dobrze. Co? Co? Idziemy! Idziemy! Tu będzie kolejna obrasta, może tutaj w rogu. Co? Idziemy! Na rogu tej drogi, nie? Już wracają, czy to... Vara! Wracają. Jak każesz. Do boju. Do boju. Dobra, bij tego. Co? Idziemy! A tych jakoś idziemy. Zabijemy. Co? Jak każesz. Jak każesz. Co? Idziemy! Tylko nie wiem, czy oni teraz wszyscy tutaj nie przyjdą właśnie z tego względu, że... Precz! Do boju! O kurde... Co? Na rozkaz! Jak każesz! Jak każesz! Jak każesz! Co? Co? Idziemy! Ale zaraz, bo oni nie atakują coś. Na rozkaz! Jak każesz! Do boju! Do boju! Jak każesz! O! Właśnie o to chodziło! Jak każesz! Jak każesz! Do boju! Do boju. Może maga? Co? Do boju. I na prawym dom. Co? Jak każesz. Na rozkaz. Precz! A to mógł wrócić ten, którego wtedy posiatkowałem. Tylko się uleczył, nie? Mag idzie jeszcze. Na rozkaz. Jak cholerny, każesz. Zły, niedobry mag. Jak każesz. Do boju. Na rozkaz. Jak każesz. Do boju. Do boju. Do boju. Nie tego, nie tego. Precz. Maga. Maga, 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 maga. Do boju. Na rozkaz. Do boju. Do boju. Jak każesz. Do boju. Jak każesz. A nie może mi trafić. Do boju, do boju, do boju. Jak każesz. Maga powiedziałem, maga, boju. Maga, maga. Jak każesz. O kurde. Do boju. Precz! Na rozkaz. Jak każesz. Do boju. Kurde, akcja. Jak każesz. No. Do boju. A, zginął. Jak każesz. Jak każesz. Jak każesz. Zginął, głupek. Co? Jeszcze jednego drwala za tym poproszę. Jak każesz. Spróbujmy odpalić tego teraz. Co? Ten jak zginie, więc każesz. Może niech się wycofa. Jak każesz. Do boju. Jak każesz. Do boju. Co? Idziemy. Nie. Ucieka. Idziemy. Jakby się lepiej synchronizowali, to podejrzewam, że powinny się dać go zabić, nie? I przeżyć co? Jednocześnie. Znaczy tak, żeby nie zaczął uciekać. O to mi chodzi. Bo on wtedy miałby wystarczająco dużo zdrowia, żeby jeszcze się nie zaczął wycofywać, ale zsynchronizowany atak by go po prostu położył. Co? Idziemy! Dobrze, muszą ci odejść, nie? Bo kurde, bez tego to będzie nie tęgawo, jak nie odejdą. Na rozkaz, na rozkaz, na rozkaz, co? Ale mam jednego o pełnym zdrowiu i to ten pójdzie jako kolejny... do odpału. Tymczasem chciałbym zbierać na kolejną oborę. Było blisko, ale na razie żyjemy. Ten oszczep pewnie wróci zaraz, nie?
Biedy, można by się spróbować to jakoś obudować tą palisadą, nie wiem, tędy, tak, jakoś, albo tutaj lasem na przykład zabudować. A, to by się udało. Kolejna obora w międzyczasie. Idziemy! Jak każesz. Poczekajmy, niech zrobią. Na rozkaz, jak każesz. Ty tak daleko nie chodź, krówko, bo się zaraz, kurde, koniec tutaj budowy. Wywołasz jakiegoś wilka z lasu, nie? Na rozkaz. Idziemy! Na rozkaz, na rozkaz. Dobra, pij ze studni. Jak każesz. Ofiaro wojny. Czekamy na kolejną krowę. Odeszli? Super, świetnie. Co? Jak każesz? Jak każesz? Więc ofiara musi jak wyjść. Jak każesz? Jak każesz? Tak, dokładnie. Jak każę. Stój tam. Chociaż nie. Chociaż dobra, bo ten oszczepnik zaraz wróci pewnie, nie? Co? Na rozkaz. Co? Na rozkaz. Przyspieszymy trochę czas i możemy zapisać jeszcze grę. Zapisz grę. Nagrane, czas przyspieszony. Czekamy na rozwój wypadków. Na rozkaz. Idzie oszczepnik pewnie. Na rozkaz. No! Idziemy! Precz! Na rozkaz. Jak każesz. Co mu? Jak każesz. Nie trafił. Jak każesz. No! Idziemy! No! Oj, ta krowa. No! Idziemy! Już! Do boju! Precz! Na rozkaz. Do boju. No, zabij mi go. Jak każesz. Zabij mi go, już ucieka. Idziemy! Co? Ciul jeden. Jak każesz. Do boju. Na rozkaz. Precz! Pytanie, czy wygra, czy przegra, nie? Co? Jak każesz. Do boju. Wyślemy drugiego. Do boju. Dobra, ten zginął. A co za tym idzie, to chyba wystarczy, żeby oni się zatrzymali, nie? Jak każesz. Idziemy! No, będą mnie tutaj denerwować, chyba dopóki się nie obuduje jednak. Co? Jak każesz? I skutecznie opóźniać moje zwycięstwo w tej misji, więc zbieram już teraz może na jeszcze jedną krowę i na chatę wojów od razu. Chciałbyś odejdź. Co? No! Idziemy! A chatę wojów postawimy tutaj. Co? Mamy jednego zdrowego drwala, który może stać jako są ofiarą w razie co. Więc spokojnie można od razu chatę wojów postawić, gdy mleko tylko dojdzie tu. Bardziej się te krowy powinny rozejść. Przyrost mleka. Obserwujemy. Świetnie. Mleko przyrosło w sposób taki, że nie możemy postawić, bo dietycznie rozstawieni są żołnierze. Na rozkaz. Jak każesz. Koniec budowy. Chyba, żebym od razu wojów zaczął robić, nie? I po prostu ich pojechał. A, niech będzie. Na rozkaz. Jak każesz. Pojechał całą armię. Na rozkaz. Idą. Co? Jak każesz.
Na rozkaz. Ale potrzebna jest większa liczba. Do tego. Słucham. Idę. 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 Ten jak mówi, to jest takie bum bum. Słychać, nie? Słucham. Idę. 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 Jakby ktoś mikrofonem ruszył w czasie mówienia. Na rozkaz. Jak każesz. Nie zastrzelisz krowy! Nie pozwolę na to! Dostał mój oszczepem. Na rozkaz. To jest wciąż za mała armia, żeby podołać tamtej, więc należy jednak poświęcić żołnierza. Wara! Co? Jak każesz. Do może boju. Tego? Do boju. Jak każesz. Nie, mają jak to gdzieś. Każesz. Jak chociaż każesz. Do boju. Chyba jednak nie mają tego gdzieś. Do boju. Do boju. Co po niektórzy. Przynajmniej. A może to na wykorzystam? Idziemy. Tylko, że oni tak wyprodukują zaraz nowych, nie? To się mija z celem, tak co? Naprawdę. Jak każesz. Gotowy, idę. Kurde, ta krowa brwa i nie zbiera za to, przez to trawy, nie? Nie żre. Nie żre kręcąc mordą. Na rozkaz, jak każesz. Czarna krowa w kropki bordo. Idę. Idę. Dużo mają tych żołnierzy. Słucham. Idę. Rozsądnie byłoby się zabudować. Ale chyba nie będzie to konieczne. Dobra. Kozioł ofiarny musi jednak być. Bo jeszcze nie zdążę. Nie zdołam się obronić. I w międzyczasie ten film trwa już za długo, więc zrobiłem sobie przerwę i w następnym odcinku będziemy tą misję kontynuować. Do zobaczenia!